tutaj przykładowo mamy mapę całego Parku Narodowego Pacific Rim, a z możliwością chodzenia, czyli tam, gdzie możemy się przejść, to te punkty i te ścieżki. I oczywiście wszystkie z nie przeszłam. O, tutaj nie byłam, sorry. I tutaj na przykład ten dystans to jest kilometr. Czyli wyobrażajmy sobie, jaki ten park jest duży, ale z drugiej strony, no... Park Narodowy w Kanadzie. Wyznaczone ścieżki. Z tym, że nie mówimy tutaj o w lesie wyznaczonych ścieżkach. Mówimy tutaj o zrobionych trialach. Które zazwyczaj właśnie albo są schodkami, albo jeżeli powiedzmy jest z górki, to są takie maty antypoślizgowe zainstalowane. Z rzadka, naprawdę z rzadka, chodzimy po ziemi. No i teraz pytanie, czy to jest ze względu na ochronę środowiska? Być może po jakiejś małej części, ale no na pewno jest to też ze względu na wygodę, albo no takie trochę wygodnictwo, czy Amerykanów, czy Kanadyjczyków. W Ameryce mamy dokładnie to samo. Tutaj natomiast mamy do czynienia z nieco innym rodzajem ścieżki. Otóż widać, że jest zrobione sztuczne podłoże i nie ma desek, nie ma ogrodzenia, ale proszę, jak tu ładnie poucinali te drzewa, żeby się dobrze szło. Proszę. Wzięli, ucięli i siema. Hej. Jakieś podróżniczki skołowane. Nie szkodzi. Kosze na śmieci takie, żeby niedźwiedzie nie mogły. Krajobraz się zmienia, ale ścieżki... No masakra, po co to zrobili w ogóle? W ogóle normalnie trzeba rozciąć w lesie. To pooblepiali jakimiś drabinkami, no. Atrakcje mi wielkie. O mój Boże, ale cudownie! Jestem w największym lesie, który ciągnie się aż od Kalifornii po samą Alaskę. Wspaniale, można obcować z przyrodą, z naturą, te takie wiązane mostki między drzewami, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, fauna i flora. O mój Boże, ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj podziwiać to wspaniałe miejsce.
Nie jest to jak moja kamera?